Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Zachęcam do zostawienia łapy w górę na sam początek. Tutaj pod tym filmem jedno kliknięcie pomaga wszystko rozwijać. Dziękuję serdecznie. Oczywiście kolejne pomysły, kolejne typy, kolejne kupony. Jest kupon od Dominika. Zaraz powiem, o co z tym gościem chodzi. Słuchajcie, jeżeli chcecie przewijać do kuponów, śmiało przewijajcie. Ja powiem o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon. Odpalimy tutaj konkurs na tym filmie. Zaproszę do naszej grupki, czyli taki klasyczny wstęp. Nic się tutaj nie zmienia. Jeżeli ktoś nie ma konta w BetClicku, to jest legalny w Polsce bookmacher, a konto założy z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyję kodu promocyjnego Obstawiamy, tak jak widzicie na tym banerku, to można stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł, obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, nieważne. Jeżeli nie wejdzie, no to macie taki bezpieczny kupon na dzień dobry. Macie zwrot kasy minus podatek we freebecie, jednokrotny obrót po kursie 2,14 na całym kuponie, więc jak na polski rynek całkiem przystępne warunki. Oczywiście nie musicie grać takiego kuponu, nie musicie grać za 228 zł, możecie zagrać tak jak mówiłem, cokolwiek chcecie. Za obojętnie jaką stawkę, 5 zł, 15, 20, 30, 80, to jest maksymalna kwota w tej promocji. Jeżeli wasz kupon nie wejdzie, jakikolwiek kupon by to nie był, macie zwrot kasy minus podatek we freebecie. Osoby zainteresowane takim bezpiecznym kuponem na dzień dobry, pierwszy komentarz pod tym filmem, założenie konta w BetClicku to jest minutka i można tworzyć coś tam na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, tam ponad 100 tysięcy ludzi, zapraszam na Instagrama, też dodatkowe kupony, których tutaj na YouTube nie ma, linki w opisie pod tym filmem, przepraszam, to jest skarbnica linków, tam jest wszystko co istotne. Zapraszam też do naszego małego sklepu typera, obstawiamy.shop, takie typerskie kubeczki jak tutaj widzicie na parapecie, teraz też widzicie pewnie graficznie całą wystawkę naszego sklepowego asortymentu, jeżeli ktoś by był zainteresowany sobie, czy komuś tam na prezent ogarnąć coś tutaj, to serdecznie zapraszam, obstawiamy.shop, link też w opisie, w komentarzu pod tym filmem, klasyka. Lecimy z konkursem, jak zawsze 25 zł do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? No subskrybować kanał Obstawiamy, no zostawić tą łapę w górę pod filmem, w komentarzu typujecie. A niech będzie. Dokładny wynik meczu i minutę pierwszej bramki. Dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Belgią a Kanadą. Dopisujcie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do 20, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracze na BetClick nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I teraz w końcu możemy przejść do meritum tego odcinka, kolejnego materiału tworzonego przez współpracę z BetClickiem, czyli do kuponów. Słuchajcie, jest kilka propozycji, ale od razu zacznę. A czekajcie, okno sobie tutaj tylko uchylę. Dobra, elegancko. Zacznę od kuponu Dominika. No bo Dominik to jest taki gościu, który kilka miesięcy temu podawał u nas dosyć regularnie typy. No, grał za ogromne stawki, wrzucam wam kilka teraz jego wygranych kuponów. Grał za ogromne stawki z lepszym i z gorszym rezultatem. Generalnie swoją, powiedzmy, karierę podawania kuponów tutaj na YouTubie skończył z profitem, uwaga, 20 500 zł. To był czysty zysk, odliczając stawki. Oczywiście my tam nie wiemy, co on sobie prywatnie grał, liczone tylko kupony, które były tutaj publicznie na tym kanale. No i postanowił na Mistrzostwa Świata wrócić. Huknąć minimum dwa kupony, w tym najgorszym scenariuszu, jeżeli dwa nie wejdą. Pierwszy jest za 4000, drugi będzie za 6000. Jeżeli oba nie wejdą, no to jednak się żegna. Jeżeli jeden z tych dwóch wejdzie, to pewnie coś tam dalej podrzuci. Słuchajcie, dzisiaj wybrał faworytów. Po prostu faworytów. Boję się, że to może być za proste. Zwycięstwo Belgii, zwycięstwo ekipy niemieckiej z Japonią za 4 paki, 7318. Generalnie miał w zwyczaju nierozbijanie kuponów. A szkoda, bo to albo lenistwo. Myślę, że lenistwo. Raczej nie niewiedza, ale lenistwo i brak zaoszczędzenia kasy. No bo wiadomo, że powyżej 2280 dodatkowy podatek wjeżdża i ta kasa jest dodatkowo oddawana. No tutaj słuchajcie, co tu dużo mówić. Pierwsze mecze tych ekip. Wiem, że Belgia przegrała ten ostatni mecz przygotowawczy, a nie grała wcale takim bardzo rezerwowym składem, przegrali 2-1 z Egiptem. Jeżeli chodzi o ekipę niemiecką, no to te mecze przygotowawcze też nie jakieś porywające, bo w sumie jeden taki sparring z Omanem, 1-0 wyciśnięte zwycięstwo ledwo. No ale wszyscy mówią, że to po prostu forma na mistrzostwa ma być przyszykowana, te mecze przygotowawcze się nie liczą i z takiego założenia tutaj wychodzi Dominik, że te ekipy, które mają dzisiaj wygrać, to po prostu wygrają. Bez kombinowania, ładowane 4 koła na faworytów. Ja trzymam kciuki, żeby to był dobry powrót, bo pamiętam, pewnie większość z was też pamięta te emocje przy kuponach Dominika, bo to naprawdę było coś. Więc trzymamy kciuki i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Dalej mamy, słuchajcie, kupon od Tomka. 10 publicznie podanych kuponów u nas na YouTubie, 4 trafione, 3055 zł czystego profitu, ten ostatni pewnie gdzieś tutaj widzicie wygrany. I mamy tak, mamy Kostaryka z handicapem dodatnim plus 3, aż plus 3. No tutaj Tomek zakłada, że generalnie w tym meczu wcale tak dużej ilości bramek nie będzie. Nie będzie, dlatego idąc z tym tokiem myślenia, no nie sądzi, że Hiszpania jakoś bardzo tutaj sprezentuje łomot Kostaryce i gra dodatni handicap. Plus 3 to jest naprawdę duża linia. Do takiego trebelka tutaj kursowo Tomkowi bardzo pasuje. Do tego jest coś ciekawego. Gol Kanady, słuchajcie. Gol Kanady, no która tutaj zdaniem Tomka
myślę, że jest w mniejszości. Zdaniem Tomka w tej grupie może być czarnym koniem i razem z Chorwacją albo z Belgią wyjść. Zobaczymy, no jakby nie można ich tutaj skreślać. To, mówię, pierwszy mecz trzeba sobie na spokojnie wybadać, jak to będzie wyglądało, no ale właśnie tutaj Tomek twierdzi, że oglądając ten mecz z Egiptem, gdzie tak jak mówię, Belgia nie grała wcale jakimś mocno rezerwowym składem. Były błędy, były dziury w defensywie i zdaniem Tomka Kanada jeden taki defensywny błąd Belgii wykorzysta. No zobaczymy, kurs też na pewno zachęcający. Mam jeszcze dopychacz over 1,5 gola w meczu Maroko i Chorwacji, czyli ten mecz, który jest dzisiaj o 11 już, więc coś takiego proponuje nam tutaj Tomek. Trzymamy kciuki jak za każdy kupon, no prosta sprawa. I pędzimy dalej. Też Trebelek, to jest Trebelek, słuchajcie, od Macieja. O, to jest ciekawy pomysł. To jest ciekawy pomysł, bo BetClick dodał, poczekajcie, może dobra. Maciej, słuchajcie, 9 podanych kuponów, 4 trafione. Najpierw go pochwalmy. 3900 zł, więc prawie 4 koła. Czystego profitu się tutaj uzbierało u Macieja. I teraz słuchajcie, BetClick dodał taką fajną opcję typów na dany dzień, nie? Over gospodarzy, under gospodarzy goli, over ogólnie goli w danym dniu. I tutaj bardzo sprytnie Maciej łapie nam, no tutaj jest underowe założenie, tak jak widzicie, nie? Bardzo sprytnie łapane, bo Hiszpania, Kostaryka, under 3,5 goli, ogólnie w meczu ma być under, jego zdaniem maksymalnie 3 gole w tym meczu wpadają, podobnie w meczu Belgii i Kanady, czyli tutaj okej, okay, overki meczowe, ale jeszcze do tego trebla, słuchajcie, jest doklejony under gospodarzy w dniu dzisiejszym, no coś ciekawego moim zdaniem, no tak sobie przekmińmy, nie? Na szybkość i na spokojnie. Maroko, Chorwacja, no co, 0-0, może jakiś 1-1, nie? Czyli powiedzmy, że Maroko jednego gola tutaj ma. Idąc tokiem faworytów, tokiem myślenia tutaj, że faworyci mają ogarnąć, to co, Niemcy wygrywają 2-0, powiedzmy, nie? Umówmy się, że 2-0, to mamy 3 goli od faworytów. 3 gole od faworytów. Hiszpania i Belgia, powiedzmy, też po 2 gole strzelą, nie? No to mamy 7 goli. Jak ktoś uważa, że będzie więcej goli, to nie grać tego andera absolutnie, ale tu myślę, że czymś takim Maciej się kieruje, nie? Że wcale ci faworyci nie będą tutaj ogromnego łomotu spuszczać, nie będzie 5-0, ale ja bym się zdziwił, jakby było w jakimś meczu 5-0, więc do tych meczów, do tych anderów meczowych Hiszpania, Kostaryka, Belgia, Kanada dokleja sobie jeszcze under gospodarzy w dniu dzisiejszym, under 7,5 goli. No jestem ciekaw, będę to śledził i będę mocno trzymał kciuka. Przedostatni kupon, bo będzie dzisiaj jeszcze jedno większe takie ako złożone z meczów dzisiejszych i jutrzejszych, ale przedostatni kupon jest od Rafała. 50% skuteczności, 6 podanych kuponów, 3 trafione, 2000 zł czystego profitu. Kornery samej Japonii, bo tutaj słuchajcie, Rafał twierdzi, no że ta Japonia troszkę postraszy ekipę niemiecką, że coś tam ofensywnie poszaleją. Wiecie, oni są tacy szybcy, sprytni, zwinni. Może coś tutaj się faktycznie w ofensywie udać. Rafał twierdzi, że wcale to nie będzie łatwa przeprawa dla ekipy niemieckiej i ładuje sobie właśnie ten over rożnych, ale samej Japonii, samej drużyny japońskiej. Do tego Belgia overek 1,5 gola, czyli tutaj jednak jest założenie, że ta ekipa belgijska, która może faktycznie ostatnio nie zachwyciła w tych meczach, w tym meczu przygotowawczym, no to jednak twierdzi tutaj Rafał, że jednak minimum 2 gole Kanadzie będą w stanie huknąć. No, kurs też jest zachęcający. To trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nie jest to najgorszy kurs, biorąc pod uwagę to, że Belgia jest mimo wszystko mocnym faworytem, no to takie 1,60 okolice na 2 gole w meczu z Kanadą, która może mieć taki stresik debiutanta, bo no, jest to jakiś pomysł, więc to jest od Rafała. I słuchajcie, teraz ostatni kupon na dzisiaj, tak jak mówiłem, takie ako tasiemka łączona z dwóch dni od Jakuba, więc tutaj możecie sobie zapauzować, zaspacjować ten film na spokojnie, przeanalizować jeszcze po swojemu, czy coś wam może się tutaj podoba, czy jednak twierdzicie, że to jest gówno warty kupon i nie warto tego grać. Tutaj nie będziemy już sobie omawiać punkt po punkcie, no bo dzisiejsze mecze to praktycznie wszystkie omówiliśmy tak pokrótce, jak to u nas na filmach mamy w zwyczaju, a jutrzejsze będziemy omawiać po prostu jutro. Więc tutaj dodatkowo takie ako taśma złożona z dwóch dni. I na dzisiaj mamy wszystko. Dziękuję serdecznie, że oglądaliście do samego końca. Oczywiście przypominam, że wszystko może się zesrać. Wszystko może być przegrane. Każdy jeden typ może być chybiony tutaj. Pamiętajcie o tym, nie ma żadnych pewników, gwarancji czy przepisu na dobry biznes. Absolutnie, cholera jasna, nie. Czysty fan, dodatek do życia, pamiętajcie o tym. A ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie tutaj na filmie. Dzisiaj live o 10 albo 13, jeszcze nie wiem, zaraz będziemy decydować. Także w każdym razie, dzisiaj się widzimy, na pewno kilka godzin razem sobie potypujemy. Mam nadzieję, że na live'a wpadniecie. No wydaje mi się, że o 10. Także słuchajcie, na Instagramie dam na pewno informacje. Dzięki, że byliście, przybijam typerską piąteczkę. Siema, do zobaczenia na live'ie, pozdro!